Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Kilka dni po narodzinach Jezusa, a może nieco później, król Herod wpada w szał. Zazdrosny o swój tron, każe wymordować wszystkie niewinne i bezbronne dzieci. Irracjonalna decyzja Heroda musi w nas budzić przerażenie, a może nawet złość. Krzyk rozlega się w Rama. Ten krzyk nigdy nie ustał. Współcześni Herodzi nadal czyhają na życie niewinnych i bezbronnych dzieci, mordowanych każdego dnia. Płacz i lament wielki, ale kto usłyszy wreszcie ich głos? Kto stanie w ich obronie? Czy znajdzie się ktoś odważny, który powie dość? Jak długo jeszcze Rachel będzie opłakiwać swoje dzieci? Czy naprawdę już nigdy nie utuli ich w żalu? Pamiętajmy, że kiedyś każdy Herod zapłaci za krew niewinnie przelaną. Czy my możemy cokolwiek uczynić w tej konkretnej sprawie? Ależ oczywiście, że tak. Winniśmy wszelkimi możliwymi i godziwymi sposobami dążyć do uratowania tych dzieci. Sposobów jest wiele, ale najskuteczniejszym z nich zawsze jest modlitwa. Módlmy się za wszystkie dzieci krzywdzone, wykorzystywane i mordowane. Prośmy żarliwie Boga o ratunek dla nich. Nie zaniedbujmy także innych środków, aby wreszcie Herod się opamiętał i odłożył miecz na bok. Od każdego z nas naprawdę bardzo wiele zależy.